6 oświadczenie komitetu. Proszę bardzo, czy możemy... Tak, serdecznie dziękuję. Bo to w zasadzie pan nie powiedzieć, że nie wolny kierownik. Bo tu był taki zawód i zwyczaj, ja do pana kierownika właśnie za mój zdobcia, bo to nie go dotyczy. Wie pan, że to może... Ale nie, ale na przykład, żeby były spotkania, tak były dawniej dzielnicowej, radnej, tak, o problemach danych wojny. Ale jeżeli chodzi o problemy z ruchu drogowego, nie, nie, to zawsze... Myślę, że po nowym roku taka będzie znowiona. Ktoś jest nam... Chyba, że nam przycisnąć szczęście, gdy...
Czy pan nie działa jeszcze, pan kierownik się działa? Już teraz nie wiem, co powiedział. Znaczy o tej grze nie ma nikogo. Nie, nikt nie przyjechał. Proszę Państwa, odbył 22 listopada 33. Spotkanie w siedzibie zarządu dzielnicy o godzinie 9. Komisja rozpocznie. Ogród do posażerów. Ogród do posażerów. Od 5 do 9. Dobrze. Czy ktoś z Państwa jeszcze chce wrócić? Panie Ula, przyszła się. Szanowni Państwo, ja po prostu mam pewną taką jedną propozycję odnośnie następnej sesji, ale to jeszcze troszkę. Natomiast jeśli chodzi o to, co tak się działo, chciałam tej ważnej rzeczy, ponieważ odbył się konkurs Eko i My, to nie jest tylko na twojej impreza komisji, ale głównie Rady Dzielnicy. O tym jest w tym kurierze aktualnym, ale chciałam podziękować oczywiście osobom, które były to zaangażowane, czyli Idę, Krzysiowi, a przede wszystkim Magdzie, Suter, naprawdę zaangażowanie. Inne sprawy są opisane, sprawa w szkole Bałsiąca była chyba numer 3, tam gdzie była bardzo taką konferencja międzynarodowa, też jest opisane o łazienkach również. Natomiast mam taką sprawę, ponieważ ostatnio była komisja wyjazdowa o edukacji zespołów społeczności i chciałam się zwrócić do samego zarządu z prośbą o wysłanie do pana dyrektora Gorbosa podziękowań za to, że nas po prostu przyjął. Ale to mogę dalej mówić o tym, mogę powiedzieć teraz. Dlatego, że w większości przypadków te komisje wyjazdowe odbywały się w szkołach, które do jakichś tam sposób finansowo wspieramy. Łączność nie możemy, więc będzie podziękowania, ponieważ komisja odbyła się i była bardzo, myślę, no, fajna i raczej było cała, które miesiące zostały przyjęte. Natomiast teraz chciałam zaproponować kolegom, taką sprawę, ponieważ nasza sesja następna odbędzie się 18 grudnia, czyli praktycznie tu przed świętami. I będzie to ostatnia tego typu sesja, gdzie będziemy przed świętami w całym składzie, jakim jesteśmy. Mam nadzieję, że nas będzie wtedy więcej, a przynajmniej zobaczę kolegę, który na razie jest wirtualny. To jest normalnie ważne. Skupmy się na tym. W każdym razie chciałam zaproponować szanownym kolegom, żeby ta sesja była taka pod kątem świąt, czyli tak jak w tamtym roku, żeby zorganizować coś w rodzaju takiej skromnej uroczystości wigilijnej, ale może trochę inaczej niż to się odbyło w tamtym roku, gdzie jak Państwo pamiętacie, składaliśmy się po te tam wiedzy czy ileś, a skutek był taki, że 3-4 osoby były to zaangażowane i trochę z tej pracy było, a nawet było dużo tej pracy. Więc ja proponuję coś innego. Jeśli Państwo chcecie, żeby takie coś było, to żeby to było w następujący sposób. Żeby każdy, oczywiście to będzie podziałem ogólnym, że tak powiem, kierownictwem, czyli będą dwie osoby, które będą na czym czuwać. Żeby Państwo, żebyście się zdeklarowali i żeby to było w formie składkowej, ale w sensie takiej, że każdy coś na tą wigilię przyniesie. Czyli załóżmy, jedna osoba zrobi coś tam, jakieś śledzi, druga warszczyk, trzecia przyniesie ciasto, czwarta na przykład piątka może zaśpiewać. Mamy na jeśli
jeśli to będzie miało jakieś ręce i nogi, to ktoś napisze jakiś plan. I takie osoby się deklarują, to myślę, że to wyjdzie. Jeszcze oprócz tego mam taką propozycję, żeby na takie spotkanie zaprosić kilka osób, nie wiem, do 10 osób, które pomogły nam w załatwieniu może jakichś fajnych spraw dzielnicy, przyczyniły się do podniesienia, że tak powiem, naszego jakiegoś realnego wyglądu, które współpracowały z nami, czyli na przykład, nie wiem, jak mam na myśli, między innymi radnego miasta chociażby Pawła Wężyna, żeby nie na zasadzie, że po prostu no, jest ktoś jakiś tam dyrektorem jakiejś jednostki, musimy go zaprosić, czyli takie osoby, które nam pomogły w jakichś tam sprawach. Więc nie wiem, jeśli Państwo się wyraźcie o pozytywnie o takim pomyśle, to możemy to zorganizować, ja mogę się podjąć tak powiem czuwania nad tym. Natomiast jeśli są inne pomysły, żeby nie robić, żeby inaczej to zrobić, to znowu to ja. No ale panie Szymon, ponieważ szanowni Państwo, następna sesja jest 18 grudnia, no jeszcze co nie mamy interesów, rozumiem, czy deklaracja tak mi to poszło, czy rozumiem, nie wiem, czy Państwo się deklaracja. Czy jesteście za, że na deklaracji zorganizować, bo myślę, że taka forma w wielu miejscach, chociażby w szkołach jest... Kula, to nie chodzi, jest 90% całkiem, a u nas jest 90%. Przesłać informacje, czy jestem za, czy przeciw. Ja bym chciał to powiedzieć, czy jesteśmy za. Jestem za. Tak. A to przeciw. No to może co, głosujemy, czy jak no, bo już nie jedyne presja. Ale proszę kochany, kto się zdecyduje, będzie kto się będzie miał z tej posesji wyjdzie. To nie o to chodzi o to. A jak nie, no to można by wyjść coś innego, nie jakiś, nie wiem, serdeczny, katerin, nie wiem. Wyłóż 3 lata, nie obowiązkowo, nie wszyscy brali udział. Dobrze, proszę Państwa, do końca tygodnia na maila do Pani Wiesławki prosimy o potwierdzenie obecności, czy jestem za, czy przeciw, a już nie tak, nie no, czy deklaruje się, no. Piotr na przykład, on musi gotować, ale zagrał nam na przykład. Po co to jest to? Czy pani mówi się to? Czy ktoś z Państwa jeszcze w tej kwestii? Nie ma proszę Państwa za ten związku z wyczerpaniem porządku obrad. Szanowni Państwo, tutaj pan prezes. Tak, pozwolę, że zamknę i zaraz zaprosimy. Zamykamy jakoś 46. sesję Rady Ziemi.